Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Czas na Sport. Jak co piątek melduje się redakcja sportowa Czasu na Opole. W pełnym składzie i w dobrej formie. Można byłoby powiedzieć olimpijskiej formie, bowiem, może Państwo nawet nie pamiętają, ale dziś miały się rozpocząć właśnie 32. Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Niestety trzeba będzie czekać na nie aż rok. Aż rok albo tylko rok. Mamy nadzieję, że ten rok szybko minie i mamy nadzieję, że wszystko już wróci do normy i szybciej nam ten rok minie, dlatego że rozgrywki powrócą i będziemy mieli sporo emocji sportowych. Natomiast już akcent olimpijski w naszym mieście się pojawił, tak mogę chyba powiedzieć. Tak, akcent mamy i to co powiedziałaś, rozgrywki jedne się kończą, drugie się zaczynają i o tym będziemy w naszych piątkowych programach właśnie mówić, ale teraz powiemy Państwu o tym, że opolscy siatkarze, bo przecież takim jest Bartosz Kurek, opolanin wywodzący się z Nysy, marzą o tym, żeby skończyć studia na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, no i oczywiście po tytule Mistrza Świata zdobyć tytuł Mistrza Olimpijskiego. Dwa razy byłem już na igrzyskach, dwa razy zobaczyłem, z czym to się je, dwa razy doznałem smaku porażki. Czyli do trzech razy sztuka. Dokładnie. Chciałem powiedzieć, że już mam dość jeżdżenia i oglądania tego z bliska i potem w telewizji podziwiania finału igrzysk. Chciałbym tam być, chciałbym, żebyśmy z kolegami zrobili to, o czym marzymy, o czym marzy chyba każdy siatkarz zaczynający swoją przygodę z tym sportem. I mocno wierzę, że za rok naprawdę czeka nas wielka feta. Kto wie, może nawet tutaj na uczelni spotkamy się wszyscy razem. Zapewne Adam Kurek, czyli tato słynnego Bartosza Kurka, pewnie marzy o tym, żeby móc oglądać swojego syna na takim wydarzeniu, tym bardziej, że sam jest medalistą Mistrzostw Polski i zdobywcą Pucharu Polski. No dokładnie, a teraz będzie razem z Bartkiem studiował na jednym semestrze, w jednej, można powiedzieć, akademickiej ławce. To proszę Państwa, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, co przed nami, ale przed nami też, tak jak powiedziałaś, mnóstwo wydarzeń sportowych, które w Opolu będą miały miejsce, bądź też nasze drużyny, jak to bywa, mają i sesje wyjazdowe i tu przyznam szczerze, że będziemy mocno chyba trzymać kciuki. Będziemy mocno trzymać kciuki, już zaczynamy mocno trzymać kciuki. Zmieniamy dyscyplinę z siatkówki na piłkę nożną, dlatego że jutro bardzo, bardzo ważny pojedynek Odropole. Mecz z jednej strony o jeden punkt, a tak naprawdę będzie to mecz o wszystko. Mamy nadzieję, że drużyna Dietmara Bremera utrzyma się na zapleczu Ekstraklasy, ale jak zapowiada trener, podchodzą do tego meczu tak jak do każdego innego. Dla nas każdy mecz jest ważny i tak samo był ważny pierwszy i tak samo jest ten mecz ważny. Nie chcę tutaj podwyższać rangi tego meczu i jedziemy do Termaliki walczyć o punkty. Bardzo są nam potrzebne, żeby mieć 100% pewności, że swój cel zrealizujemy. Pracujemy, wygraliśmy ostatnio też jeden z ważnych meczów, ale już jest następny tydzień i robimy przegląd wojska, ilu nam zostało piłkarzy do gry. Jak wyglądamy zdrowotnie, rozpoczynamy cykl treningowy i w piątek wyjeżdżamy i w sobotę gramy mecz z Termaliką i ten mecz jest jak każdy inny o 3 punkty. A początek jutrzejszego meczu z Termaliką Nieciecza o godzinie 17:40. Wszystkie zatem kciuki i dłonie na pokład. Proszę Państwa, jeden punkt wystarczy do tego, by Odra utrzymała się w pierwszej lidze, a na to liczymy zarówno my, jak i wszyscy opolscy kibice. A skoro mówimy o ligach, to przechodzimy o poziom rozgrywkowy wyżej, a konkretnie do PGNiG Superligi, bo przygotowania do nowego sezonu rozpoczęli szczypiorniści KPR Gwardii Opole. O zmianach w zespole, ale także o atmosferze wśród naszych zawodników rozmawialiśmy z trenerem Rafałem Kuptelem. Całe przygotowania spędzamy na własnym obiekcie tutaj na Stegu Arenie. Mamy zaplanowanych 7 spotkań, 7 sparingów i właśnie teraz tą sobotę zaczynamy pierwszy sparing u siebie. Cieszymy się, że możemy trenować już wszyscy razem, że jest taka możliwość i czekamy na nowy sezon, czekamy na pierwsze sparingi. Mamy 2 nowych zawodników, chcemy ich sprawdzić i oczywiście pozytywnie na to wszystko patrzymy. A być może Państwo zauważyli na tych zdjęciach, że nie było na nich Mateusza Jankowskiego. Kapitan naszego zespołu w treningach nie uczestniczy. Dlaczego? Wyjaśnia to szkoleniowiec opolskich gwardzistów. Przeszedł to operację barku, to była gdzieś przewlekła jego kontuzja i wiedzieliśmy, że będziemy musieli przejść ten zabieg. Moment, w którym można było już po prostu zrobić ten zabieg, został zrobiony, chyba to było pod koniec maja i teraz się rehabilituje. Gdzieś do początku ligi ma wrócić już do nas. Jutro w Stegu Arena szczypiorniści Gwardii rozegrają swój pierwszy sparing z czeską Karwiną o godzinie 18:00 początek rozgrzewki, a start meczu o godzinie 18:30. Proszę Państwa, a na koniec o jeździectwie, o hipice, o skokach przez przeszkody, czyli 2 dni zawodów regionalnych w Opolu. Niestety nie będziemy mogli być jutro tam na miejscu. Ale dlaczego? No szkoda, ale dlaczego? No niestety wymogi sanitarne, epidemiologiczne oczywiście spowodowały to, że te zawody z udziałem kilkudziesięciu jeźdźców
meczów będą niestety odbywały się bez udziału publiczności, ale jak zapewnia prezes naszego klubu jeździeckiego Ostroga, pan Andrzej Marchewicz, nie jest to przeszkoda do tego, by zawody się odbyły. Obostrzenie, że bez widzów, ale i tak się cieszymy. Mamy już potwierdzenie ponad 60 koni, które będą startowały w ciągu 2 dni. Poziom jest od amatorów, czyli wysokość przeszkód 50-60 cm, do naprawdę wysokiej klasy jeźdźców i koni. To jest konkurs klasy CC o wysokości przeszkód 140 cm. U nas największą gwiazdą w chwili obecnej to jest koleżanka Cichecka. Jeździ już bardzo wysokie konkursy. Jest w tej chwili w kadrze Polski również. Są tutaj zgłoszenia zawodników z brzegu, zawodników ze Śląska. Myślę, że handicapem i tym, co ściąga do nas jeźdźców, to jest nasz nowy hipodrom kwarcowy, nawadniany automatycznie. Jest to już naprawdę hipodrom wysokiej klasy. No niestety nie będzie widzów, ale już za 3 tygodnie, w sierpniu 15-16, mamy zawody w ujeżdżeniu i mam nadzieję, że do tego czasu te obostrzenia już znikną i będziemy mogli już zaprosić widzów na te zawody. Jak widać zatem, w ten najbliższy lipcowy weekend sportowych emocji nie zabraknie. A nawet jak Państwo nie będą mogli uczestniczyć w nich, czyli w wyjazdowym meczu Opolskiej Odry, czy też w zawodach jeździeckich w Opolu, to mogą Państwo liczyć na nas. Zapraszamy do odwiedzania stron i fanpage'y facebookowych naszych portali i stron, czyli Opole, czasnaopole.pl oraz sportowoopole.pl. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę i oczywiście zapraszamy na nasz kolejny program za tydzień. Piątek, godzina 18. Do zobaczenia.